We make our choices and take what comes. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. Are you afraid of me, Dowd? You should be. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored, a w pierwszym odcinku zagrajmy w Dishonored DLC The Brightmoor Witches. Czyli na polski Wiedźmy Brightmoor, po prostu. Rozpoczynamy nową grę. Jest, dobra, czyli przechodzi. Ulepszenia i moce przechodzą, świetnie. Zależny zapis gry z pierwszego DLC, może wykorzystać twoje postępy, zyskasz poszczególny sprzęt. Czy chcesz użyć? Tak, bardzo. Tak, chcę kontynuować. Okej, tutaj. O kurde, patrzcie, i już mamy mistrza skrytobójców dostępnego. Ale nie. Zostaniemy na weteranie, żeby te DLC nie trwało. Wiadomo, DLC, jeśli będzie tak samo krótkie jak poprzednie, czyli będą trzy misje i tak samo szybko uda się zrobić, no to max 5 odcinków też tego DLC-ka się pojawi. Ale ja bym chciał, żeby to było właśnie, jak już będzie tak samo długie, to niech to będzie te max 5 odcinków, a nie ponad 20, bo będę ginął co chwilę, albo będę miał 2 godziny od materiały do cięcia, żeby znaleźć wreszcie te dobre momenty. Więc zrobimy weterana, ale kto wie, może kiedyś, na jakimś challenge'u przejdziemy sobie na najwyższych poziomach trudności w Dishonored. Może też jakieś challenge ze Soulsów zrobię? Z Sekiro na przykład? Nie wiem. Dalej się nie potrafię przemóc w tym, żeby próbować zrobić na przykład Sekiro na samych paradach i hitless, nie? Ale... Kto wie, może... Może się w końcu uda. Na razie rozpoczynamy grę. Niespokojny syn, odczuwasz niepokój od dnia, kiedy zabiłeś cesarzową i pomogłeś porwać jej córkę. The black-eyed bastard knew that when my blade stilled the Empress's heart and delivered her daughter to the Lord Regent's men, everything would fall to pieces. He watched me do it anyway. And now the world's gone mad. Plague grinds the city down. Corruption rots. A mad killer roams the streets by night, seeking revenge. The overseers have stormed my hideout in the flooded district. And I'm in a strange duel with a mad witch named Delilah for the fate of the Empire. I'd say I was being punished, but I know that the world doesn't punish wicked people. We make our choices and take what comes. And the rest is void. I can't say I wasn't warned. Okej, mamy parafrazę tego, co Dowd już gadał. The men are recovering well from the attack, but they don't understand the danger they're in. My mother warned me never to make an enemy of a witch. O! To już? O kurde! Corvo, here to settle our debt. You understand. I won't make this easy for you. Pokonaj Corvo. Okej. Ale to chyba jest wpust, tak mi się wydaje. No. Mi się też pytanie, czy to jest pojedynek, który ja w ogóle mogę wygrać. Dobra, czekaj. Dobra, to na razie w dół, to w lewo, to w górę. Zaskoczył. No ale... Dobra, blokuje, ale co mi po tym? Dobra, to było idiotyczne akurat. No mój pytanie, czy to jest pojedynek, ja mogę w ogóle wygrać, nie? Bo... O! No i co? Koniec do save'a, czy się obudzimy?
oczywiście, że sen. Ale, dobra, nie, moment. Dajcie mi to wczytać, czy tam rozpocząć to jeszcze raz. Opuść misję, tak, 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 chcę opuścić. Dobra, moment. Mignięcie w dół, ten belt tu. Dobra, moment, dlaczego mam takie, dlaczego mam taki slow? Dawaj, machaj na ślepo, jak będzie trzeba. Dobra, użyj, bo skoro to jest sen, to się... Te potki się nie zużyją, mi się wydaje. Ale ja mam tylko 3, widzę. Au. No. Ej, co jest? To jest? Ja też te kopniaka mu sprzedać. O, dobra, dawaj! No, gdzie jest? Tu? Okej, okay, co? Dobra, pokonany! Hey. What is it? Thomas has returned with the information you requested. He's waiting for you below. Zadaj lub spróbuj zadać korwo śmiertelny cios. Okej. Okay. Nawrócenie Dunwall. To raczej nie jest coś interesującego, ale kto chce, to niech poczyta. Już słyszę amulet obok. Tutaj spreparowane kawałki kości. To już chyba było, ale pokażę na wszelki wypadek. Ej, jak na złość. Poznałem tylko czworo... I ludzi, innych ludzi noszących namiot miejsca, a konkretniej no, imię, nazwisko. Jak to wygląda? Okej. Okay. Nocy oczywiście mam. O, okej, okay, o dziwo nie mam kuszy. Dobra. Uuu! Spaczony amulet! Wykaz portowych handlów. To jest coś dla was. Karnaka Serkonos. Karnaka to jest, zdaje się, miasto, z którego Korwo pochodzi. Z tego co pamiętam. List od Billy. Dobra, to jest ważne, jest to przeczytajmy. Daudzie, nie będę marnować czasu na przeprosiny i usprawiedliwianie się. To ty mnie tego nauczyłeś. Mogę tylko powiedzieć, że kiedy opuściłam Dunwall, wreszcie zaczęłam jasno myśleć. Po raz pierwszy od bardzo dawna. Powiedziałeś mi kiedyś, że ludzie tacy jak my płoną bardzo jasno, a potem gasną. Nie daje się nam drugiej szansy. Nie ma czasu na wygrzewanie się na słońcu, ale ja cię znam, Daudzie. Choć masz tyle krwi na rękach, myślałeś o przyszłości i odkładałeś pieniądze. Nikt nie robi takich rzeczy, jeśli nie ma jakiegoś planu. Ty jakiś masz. Masz nadzieję na nowe życie. Może to wiedziałeś, a może nie, ale to właśnie... Ale właśnie to mi podarowałeś, pozwalając odejść. Albo, ale to właśnie to mi po... Dobra, nie, no tak, no to jest literówka, tylko tu jednak nie powinno tu być. Ale właśnie to mi podarowałeś, pozwalając odejść. Tę jedną rzecz, o której mówiłeś, że jest dla nas nieosiągalna. Nigdy ci tego nie zapomnę. Kiedy ta chwila nadejdzie dla ciebie, a wiem, że tak będzie, mam nadzieję, że będziesz miał oczy szeroko otwarte i że jej nie przegapisz. Zostawiłem ci książkę. Świat jest olbrzymi, większy niż sądziłam. Jest w nim cała masa miejsc, gdzie starszy pan, taki jak ty, może zniknąć na zawsze. Mi chodzi o ten wykaz portów, nie? Zobaczmy to. Spaczone kościane amulety. Spaczone kościane amulety to potężne przedmioty, które jednak mają swój koszt. Znajduje się tak jak zwykłe amulety, słuchając wydzielonego przez nie brzęczenia. Ale korzystając ze spojrzenia pustki, aby użyć spaczonego amuletu, wybierz go w zakładce. Okej, okay. No i to jest jeden jedyny. Ciężko zbrojny, ale nawet ma inny ten. Widać, że jest inny. Na tym. Inaczej wygląda. Proszę, tu jest zwykłe, tutaj jest taki fioletowawy. Zobaczmy. Ciężko zbrojny. Otrzymujesz mniejsze obrażenia, ale poruszasz się wolniej. Nie potrzebuję tego, więc to sobie odpuszczę. Ale wróćmy do tych amuletów, które miałem, czyli...
Dobra, na razie... No nie, nie, dobra, nie, nie, czekaj, tego nie miałem. Jeśli masz schowaną broń, nie, tego też nie miałem. Miałem... Lekki jak cień. Szybki jak szybki cień, grabarza. Rączego wojownika. Tego nie. To miałem. No i miałem coś tak po prostu wsadzone, żeby było, ale... Chyba... No chyba właśnie to zwiększenie zdrowia miałem tak po prostu. Wsadzone, ale to... A nie, to mam już teraz. Kurde, musimy sobie zobaczyć, co ja tu miałem. Ale chyba właśnie to leczenie. Ale dobra, w sumie... Weźmy sobie to na razie. Jak będzie coś lepszego, to się to później weźmie. Okej, chyba tylko... A nie, runy są dwie. Idziemy po kolei. Gęsta żywica Galvaniego. Ja to już miałem ten plan, o co chodzi. Szabla rewidenta. Podnieś. Okej, no wolałbym ten jego nożyk mieć. Jednakowoż. Kolejne sztabki. Wiążący splot Galvaniego. A nie, ja to miałem, ten wiążący splot. Tego pierwszego nie, ale patrzcie, już była ta opcja z tym, tym. Dobra, skrzynia ze sprzętem. Bierzemy kuszę. Bierzemy runę. No i bierzemy oczywiście naszą konkretną broń. Choć wiadomo, akurat ta... To ostrze Dauda po prostu wygląda tak jak TT. O, jakaś nowa moc! Przyciągnięcie. Przyciąga przedmioty nieożywione na odległość. Przedmioty jednorazowe są chowane lub natychmiast używane. Zajebista rzecz! Czemu ja tego nie miałem wcześniej? I teraz to, kurde. Jeszcze dwie runy, czy to? Dobra, na razie to spowalnianie wystarcza, więc weźmy to, bo to brzmi naprawdę super. Okej, na poziomie drugim przyciągasz żywe obiekty i ciała przy nieco większym koszcie many niż w przypadku obiektów nieożywionych. Kiedy wrogowie są wystarczająco blisko, są podnoszeni bezsilni i można ich ściąć czy udusić. Zwłoki osoby nieprzytomne są podnoszone automatycznie. Chyba poddusić powinno, a nie... Powinno tu być, a nie udusić. Bo to jest podduszenie, a nie uduszenie. Ale okej, 4 na upgrade, to szczerze wszedłbym w to, bo to naprawdę fajnie brzmi. Tutaj widzę kolejne cele. Oczywiście cesarzowa, ale patrzcie, jak cesarzowa jest najlepiej, najładniej narysowana ze wszystkich tych listów gądzie, które tu są. Wiele rybnicy. Wiadomo, nowe DLC to nowe rzeczy. O, wyspa Serkonos. A to już chyba też było. Tutaj kolejna z tych pozytywek. I found Lizzie Stride. Getting her to lend us her boat will be a bit complicated, however. She's in Coldridge. From what I hear, they've got enough on her to hold her for about 1,000 years. Coldridge. We can use this. We'll get her out. And Stride will have to pay back the favor. We'll have our transport. Ready to leave, sir? Or should I wait? Jeszcze zostań, bo mam jedną runę do wzięcia. Dziennik Tomasa. Starany charakter pisma. Okej. Czekaj, co tam było na końcu? Nie mam tajemnic przed naszym mistrzem, moja lojalność jest niezachwiana. Boję się jednak, że to może być mogą być ostatnie dni wielu rybników, być może ostatnie dni Dauda. No, to jest właśnie to, bo jeśli to faktycznie są ostatnie dni Dauda, oczywiście nie są, bo wiadomo, że pojawia się w Death of the Outsider, który się dzieje kilkanaście chyba lat po tej części. Taking prisoners is exactly the sort of thing I'm talking about. You don't have to remind me. It's Billy's doing that the Overseers found us. That wasn't Dowd. Dowd should have come. Dowd. Ever vigilant, I see. Are we leaving soon to Brigmore? Interesting times, gentlemen. Overseers. Witches in the flooded district. Witches abroad in the city. Traitors in the ranks. I'd be nervous too. Then I'd remember who killed the Empress in Dunwall Tower and came out untouched. Kurde, trochę szkoda, że mi się tak wciąłem w połowie tej rozmowy, no bo...
Bo to naprawdę warte posłuchania. Runa jest tutaj na górze. Mogę się wsłuchać w taki sposób. Runę drugą zabrać. Czyli mam już chyba trzy, tak? Tak, czyli jeszcze jedna i możemy to przyciągnięcie ulepszyć. Ale właśnie, a propos, zobaczmy jak to działa. Bo to myślę, będzie warto mieć przy sobie tutaj. A mini kusze. Dobra, na razie to. No i zobaczmy jak to działa. Zajebiście. I widzę koszt taki sam jak tego. Koszt taki sam jak użycie na tym. Na zwykłych rzeczach. Czyli mamy wreszcie coś, co możemy mieć zgarnianie z dystansu. Na przykład łupy bez schodzenia między wrogów. Tego też pytanie, jaki to ma zasięg w ogóle, nie? Ale dobra. Zgarnięte wszystko. Wszystkie runy, wszystkie amulety. Hajsu, no za dużo tu raczej nie ma, ale nie o to tu chodzi. Is it time to go, sir? Tak, ruszamy. Kurde, prawie lekko ponad 17 minut tu byłem. Ale proszę, wszystkie monety znalezione. Pokonano kurwa podczas snu. Specjalna akcja. No ale to specjalnie akurat zrobiłem na ten. Na save'ie. Wczytanym. O, ale patrzcie. Czyli widzę teraz będzie... Czyli teraz czekaj. Czyli ja teraz będę zgarniał tylko spaczone amulety? Czy może będzie podziałka? Znalezione zwykłe i spaczone. Kto wie. Odroczenie egzekucji Lizzie. Aby dostać się do twierdzy Delilah... W rezydencji Brigmore potrzebny ci statek Lizzie Stride. Niestety przywódczyni gangu Śniętych Węgorzy, ciekawa nazwa dla gangu, siedzi zamknięta w więźniu Coldridge i musisz ją wydostać. Delilah doesn't leave Brigmore Manor anymore. She doesn't have to. Which means I have to come to her. The manor's upriver, far out past the quarantine line. I'll need a ship. I've lived in Dunwall's underworld a long time. I know the players, gang leaders, madams, corrupt officials. But what I need is a smuggler who knows the river, someone I can trust. It's a reflection of Dunwall, or perhaps myself. That after all these years, the best choice I have is Lizzie Stride. And Lizzie Stride is in jail. Ona mu odgryzła palec chyba, jeśli dobrze widziałem. Korzyści, tak, 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 korzyści znamy oczywiście. Ale dobra, zobaczmy, ile mam? Mam 800. Revident Dowd. Masz na sobie przebranie rewidenta, którego wysłano do więzienia Coldridge. Twoi ludzie przechwycą go i zajmiesz jego miejsce, z której umożliwi ci oszukanie strażników i wejście na teren więzienia. Zagubiona runa. Podczas niedawnego przeszukania więzienia w poszukiwaniu kontrabandy znaleziono trochę heretyckich artefaktów. Przy pomocy odpowiedniej łapówki można sprawić, że jeden z nich gdzieś się zapodzieje. I sfałszowana konkwistata. Sfałszowany rozkaz konfiskaty. Konfistaty właśnie. I konfistata, nie konkwistata. Konkwistata to jest coś innego. Umożliwić ci dostarczenie do więzienia min ogłuszających. Klucze do szafek z bronią będą ukryte nieopodal. Okej, okay, czyli na to łącznie 400 musiałbym wydać. 450 na ciche kroki, czyli niestety... O, dobra, tego nie wezmę, ale mogę wziąć za sobą kościanych amuletów. Dobra, nie potrzebuję na razie cichych kroków. Wiadomo, byłoby zajebiste to mieć, ale... Wolę te korzyści wykupić, bo też za to jest osobna achievement pewnie, żeby też i tu wykupić wszystkie korzyści, więc bierzemy to. Na razie zasobności nie będę, bo... Chociaż w sumie... A, dobra. Razem 8, maksymalnie 8. Dobra, czyli to jest finalny upgrade tego. Okej, okay, tyle dobrego. 4 monety mi zostały. This should get me to the front door at least. Looks like I'll need to check in with those guards by the gate. Ale patrzcie, szabla i tak ma w tego rewidencika. No i mamy akcję. O! O nie, ej, błagam, powiedzcie mi, że to będzie tylko ten.
Overseer. Powiedzcie mi, że to jest tylko i wyłącznie na jakiś czas, a nie na całą misję. About time, Overseer. We sent for you hours ago. There was a problem with the water lock. Fine. Listen up. The incident took place in the interrogation room. Cross the yard and keep going straight. Anything else is off limits. Understand? Don't go exploring. Don't speak to the prisoners. We're not here to listen to you preach. Don't forget you're in Coldridge now, not the Abbey. We asked you here for one reason. I'll be gone before you know it. Nie, ej, poważnie, powiedzcie mi, że ta muzyka przestanie, kurde, grać. Okej, jest, dobra. Okej, czyli to jest tylko na zewnątrz. Zobaczmy. Dobra, w sumie mogę poznać wszystko. Lizzie Stretchowa gangu Śnitych Węgorzy jest gdzieś w więzieniu. Niedawna ucieczka Lorda Protektora jest przyczyną podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. Przewidziałeś przebranie rewidenta, aby dostać się do środka więzienia. Strażnicy wezwali rewidenta w celu zbadania okultystycznych działań w pokoju przesłuchań i zapewne spodziewają się, że odegrasz tę rolę. Wstęp do pokoju sterowania z zamkami cel nad dziedzińcem, do bloków z celami dla więźniów oraz na plac straceń jest wzbroniony. Oczywiście dla rewidenta, niekoniecznie tylko i niekoniecznie dla mnie. Jako dla zabójcy. Ale... gdzie jest runa? 33 metry pode mną. Don't look at me. I don't know anything about what happened. Dobra. Jest to jedzenie. Wiadomo, teraz jak się przeskradam, no to gościu mnie zauważy jak nic. To mi też co nieco leci. Kurde, chcę wypróbować użycie tego przyciągnięcia, żeby zajumać mu to, co on ma przy sobie, nie? O, tam jest ten bolet. Okej, tutaj nie mogę wejść, dopóki patrzą. A się skubańcy patrzą na mnie. O, dobra. No, idź, 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 idź. Zniknij tam. Dobra. Ładnie, lubię to. I to jest zajebista rzecz. I wiadomo, lepiej nie chodzić tutaj z ostrzem wyciągniętym. I też jak wiadomo, dopóki... All cells in Section B are under quarantine until further notice. Prisoners who have been transferred from Section B will be observed for signs of infection. O, dobra. Dobra się. Dziękować. An officer Thorpe. Thorpe slipped him the key. Everyone knows that. O, plan. To też zabieramy. Jezu, jakie to jest zajebiste! To jest zajebista moc! Nowe wpisy. O, wskazówka. Księga zawierająca wszystkie transfery w ramach więzienia trzymana jest w budce strażyku pomiędzy sekcjami C i D. Tam powinien być zapisany numer celi Lizzie. Dobra, runy dalej mam tylko 3. Nawet jeden jest tam. No wiadomo, nie mogę wchodzić na takie tereny jako rewident, więc muszę... Guards are authorized to use lethal force against any unidentified. Dobra. Czy sobie, czym ja się dziwię, przecież jakby to było aktywne, to znowu zostałbym tym prosto w pysk. Ale właśnie, muszę uważać, kiedy to podłączą. A raczej uważać, żeby tego nie podłączyli. Chociaż? Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, to jest jedyny tran w okolicy, widzę. Dobra, spróbuj to załatwić w taki sposób. Wejdźmy tu. Okej. Okay. To jak na złość poza zasięgiem, ale dobra, tu jest okej. Okay. Tu sobie wejdziemy.
czekamy, aż się odnowi. I schowamy tutaj te... Schowamy tutaj to. Ej, co? Czemu mi... Aha, dobra, czyli... Dobra, czekaj, to mi zużyło raz? Nie, dobra, czyli jak, jeśli jest to coś takiego większego, co muszę złapać od razu, to... To wtedy muszę... Muszę, to wtedy mi zużyje więcej mam. Patrzy. Zejdźmy. Chowamy ostrze. Idziemy. Mamy pewność, że nikt tego przynajmniej nie aktywuje. I co? Tam oczywiście nie przejdziemy. Dobra, niech gościu przejdzie. Dziękuję. You want the interrogation room. That's where it happened. Dobra, dobra, dobra. Dobra, obróć się. Robię ci coś. It was like... Just go to the interrogation room. Aha. See for yourself. Jezus Maria. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Już. Obróć łeb. Nie patrz się na mnie. Dobra, chcę mieć pewność, że tu się nic nie spierdoli, więc robię sobie zapis. Dobra, nie wiem, czy to miało jakiekolwiek znaczenie, ale... No, jestem zadowolony, że się udało. Okej, okay, tam widzę amulet. Ale kurde, wydaje mi się, że w tej misji będę na bardzo często używał tego przyciągnięcia. Right through there. Can't miss it. None of the guards that went in to question came out. Nie, by nie zresztą zauważył. Tu jest amulet. Tylko podnieść? Pięknie. O, duchowa pula. Regenerujesz mana nieco szybciej. I dokładnie o ten amulet mi chodziło. Bueno. Bardzo bueno. Tylko moje pytanie. Dlaczego dopiero w tym DLC go to zdobyłem? Dlaczego nie zdobyłem tego jeszcze w poprzednim? I to w pierwszej misji. To było takie pomocne. Dobra, tu mamy amunicję. Mam dwa pociski, ale no... Nie potrzebuję jakiegoś mega. Tu jest babeczka, którą mamy przesłuchać, ta cała Lizzie. Czy wróć, przesłuchać. Przesłuchać jako rewident, ale oczywiście my mamy ją... My jako Doubt chcemy ją stąd wyciągnąć. Mogę tu wejść, czy będą robić problemy? Przejdę, przejdę. Dobra, na razie spokój. Nie potrzebuję tej amunicji zabierać. Dobra, tu jest wstęp zbroniony dla mnie. Dobra, zabieramy remedium, zabieramy pociski. I teraz muszę uważać, że po prostu nie da się złapać. Ale dobra, na razie widzę, utrzymuje się to z tego. Utrzymuje się sytuacja. Sterowania, co my tu mamy? Wdzięk aktywująca cele i wybór celi. Ale będę też szczególnie dokładnym zapisywaniu przenosi, dobra, to jest to, co było wcześniej. Ty, co tam jest? Czy do jedzenia chyba? Cyk. Plany ucieczki. Kiedy już słyszysz alarm na dziedzińcu dziś w nocy, ruszę w kierunku bramy od frontu. Skocz z mostu i płyn do wejścia do kanałów. Teraz po ucieczce zabójcy cesarzowej drugiej szansy nie dostaniesz. Uważaj na szczury. Okej. Okay. Trochę hajsu. To mi się podoba akurat. Dobra. Gościu akurat wraca, więc czasu mam niewiele. Ale wystarczająco, żeby się stąd zwinąć, jednak nie. Jednak nie, bo to... No, halo. Dobra, tak się wespnę? Wespnę, okej. Okay. Tyle dobrego. Okej, okay, dobra, ale i tak nie mogę tak przejść. Dobra, ale widzę, że gościu i tak się tu zjawia. Jeszcze wróci, nie idzie dalej, o dziwo, więc... Po prostu tutaj przejść. Chowamy oczywiście. Broń, żeby nie było spiny. No i dobra. Dobra, kolejny zapis. Chcę wiedzieć, czy mi coś zrobią za to, że
Mogę mieć dwa zapisy. Czy coś mi zrobią za to, że wezmę sobie tę amunicję? You're not clear to enter this restricted area. Nie, okej. Dobra, tyle dobrego. Dobra, tam jest klucz do szafki, która mnie interesuje. No, myślę, że na spokojnie. Jakbym tam nie wskoczył, to na spokojnie z mignięciem tam wejdę. Ale wiadomo, na razie gramy swoją rolę. Ja pierdolę, ile krwi! Co jest? Co tu zaszło? No, jestem sam tego bardzo chętny. Chętnie się tego dowiem. Czy ona, kurwa, nie żyje? Czy to jest ten gościu, który miał tu wejść? Mamy tu coś chyba z pustką. W ogóle! Co? Tu są drzewa! Jezu! Nie zauważyłem tego! Dobra, no co chyba nie jest Lizzie, tak mi się wydaje. Co my tu mamy? Klucz do skrzyni w Brigmore. Okej. Zapis przesłuchania. Miesiąc sieci. Pierdy. Prośba o dokumenty. Też pierdy. Is she strapped in right? Good. Doesn't look like much, does she? Comfortable? All right, we'll get this done. Let's start with how you got into Dunwall Tower in the first place. Was it one of the servants that let you in? One of the guards? Nothing? All right. Corporal, use the hammer. That's right, a smaller one. Can't really tell if she felt that. Don't want to break anything. Let's try again. How did you... Wait. You hear a kind of ringing in your ears? What's happening to her face? Is she going to... Oh no! Oh no! Shoot her! Shoot her! Shoot! Dobra, nie wiem, czy mi się nagle napisy stagowały, no ale... No, cokolwiek się tu stało, nie było to nic przyjemnego. Okej, mamy czwartą runę, więc od razu ulepszamy przyciągnięcie. Zobaczymy, jak to będzie działało na ludzi. Księga zatrzymań. Dobra, majapa. Kapelusznicy. Trzymać ich zale od węgorzy. Więzień z sekcji D, cela 11. Znów próbował zaatakować byłą przywódczynię węgorzy. W tej chwili nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe śledztwa czy pomyłki. Trzymajcie ich więc dalej od siebie. Okay. Dobra, czyli krótko mówiąc... Czy dobra, w sumie jeszcze inaczej. Dobra, księga i klucz są bardzo blisko siebie. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze ta runa, gdzie się znajduje. Posuń dupę. Dobra, gdzieś na dole. Tu jak wyjdę, magia nie działa. To jest tutaj gdzieś przy kanale. Kolejne takie ciało, widzicie? Tylko wiadomo, niestety jak stąd tutaj zeskoczę bez użycia magii, no to nie przeżyję raczej tego skoku. No właśnie. Nawet tutaj potwierdzam, że to jest przez to, przez Corvo, nie? Bo wiadomo, pamiętacie, tutaj wcześniej była woda, nie? Tylko że właśnie przez to, że Corvo tędy zwiał, no to... Osuszyli, zbudowali taką mini tamę, osuszyli, no i przejścia brak. Ale dobra, w sensie nie można zaskoczyć tak od razu, ale... Da się zejść normalnie. Dobra, runa jest tutaj. Proszę bardzo. Tutaj chyba nic cennego nie ma, ale zobaczmy. O, mamy przejście jakieś. To sejwik. Spoko. Jakieś przejście. Tutaj chyba tutaj z tego co kojarzę, Corvo chyba do kanału uciekał. No nie no, nic poza tym tutaj nie widzę.
Nic poza tym. Dobra, czyli wracamy na górę. A, czekaj, tu jeszcze jest pistolet, czyli odnawiamy sobie. Czy odnawiamy? Uzupełniamy sobie jeden pocisk. Ale nic poza tym. Gdzie? Chyba? A patrzcie, nawet nie działa ta umiejętność z wyższym skokiem. W sensie ten perk do zwinności nie działa przez tą muzykę. Czy w sumie dobra, no fair enough, to jest też swego rodzaju magia, nie? Dobra, no tu bym chciał wejść, ale żeby tutaj wejść, musiałbym najlepiej zatrzymać czas. No niestety nie jestem w stanie tego zrobić. Dobra, wiadomo, dopóki tak sobie chodzę, to mi nic nie zrobią. A jak zobaczą, jak używam magii, no to się to trochę zmieni. O właśnie, ale teraz... raczej tego nie zauważą. Chowaj się. Dobra... i jest to. Może się nawet uda? Tak. Pięknie. I gościu nie zauważył. Świetnie. All cells in Section B are under quarantine until further notice. Prisoners who have been transferred from Section B will be observed for signs of infection. D21, dobra. Czyli mamy numer. Numer celi, który musimy tutaj wklepać, żeby to się... zabrać tamtą rzecz. O, tutaj chyba ominąłem. O, tu też ominąłem. Skrócona lista. Ustaw pierwsze na sekcje drugie i trzecie to numer celi. Pociągnij dźwignię, by potwierdzić wybór. Dobra, czyli sekcja D, cela 21. Okej, okay, nie robię tutaj jakiegoś dużego hałasu, więc to jeszcze bardziej na plus. Plus nie jest to też czasowe z tego, co widzę, więc... mogę po prostu cały czas... mógłbym teraz otworzyć wszystkie te cele, tak naprawdę, ale... lepiej otwierajmy tylko te, które nas interesują. Kolejny spaczony amulet. Drżąca sylwetka. Szkoda, że te amulety nie są na samej górze. Wrogowie mają bardzo małe szanse trafienia się atakami dystansowymi, ale dużo łatwiej cię zauważyć. Nie, nie chcę tego. Jest to jakieś mega zajebiste. Dobra, może sobie... Księga jest tam. Do szafki jest tam. Tutaj... głowa nie wezmę, ale mogę remedium. Dobra, ty tu idzie. Strzałkę spijającą. Do posterunku wymagane. Gościu na pewno go jeszcze ma, żeby nie było za łatwo, nie? Czy dobra, no na upartego pewnie ktoś go ma jeszcze na dole, nie? Będzie ma bata, żeby się nie dało tego po prostu zdobyć tutaj. Tutaj. Te. Proszę bardzo, idź do posterunku. Chodź. Idź do szafki. Idź do posterunku. Okej. Okay. Dobra, prawie na pewno nikt go tu nie znajdzie, ale... just in case. Przenieśmy go sobie... tutaj... do tej celi, bo tu go na pewno nikt nie znajdzie. No i zobaczmy, czy możemy z tym typem pogadać.
Nie, ale możemy go pewnie uwolnić, żeby narobił to herabanu. Wiele więcej. Dobra, to jest alarm, więc tyle dobrego. He's not in his cell. Check the log. We've been moving people around to make room for the politicals. This never happened under the Empress. Someone will hear you. And it wasn't easy with the Empress around. She'd hold inspections with the royal protector trailing after her. I wish we'd taken care of her. He knows our faces. He could come back any time. Wchodzimy. W sumie, dobra, uśpimy tego od razu, tego. Tak. Dobra. Dobra, tutaj raczej nie chodzą, więc mogę ich nawet tu już zostawić. Zabieramy ile mogę. Zabieramy też tego. Dobra, okej, już nie mogę chyba pocisków nosić, bo mi się nie wyświetliło, że zabrałem pocisk. Dokładnie. No i dobra, mamy bardzo zgrabnie wykorzystane. I zobaczmy teraz tutaj, księga zatrzymań. Winston Fogarty usunięty, czyli pewnie zabity. A czy nie, bo to jest jedna tymczasowo usunięta, czyli po prostu jest pewnie indziej przetrzymywana. Elizabeth Stride i Lucas Penrow. Liz jest trzyma... A no tak, Elizabeth Stride, Lizzie Stride. A00. Okej. Okay. Tutaj kolejny klucz, który już mamy, ale... Warto zabrać tak po prostu. Zobaczmy tutaj. Mamy klucz do szafki. Klucz do szafki z amunicją. Ale dobra, klucz jest za szafką. Przyciski zwykłe. Mina ogłuszająca. Spoko. Zgodnie z życzeniem, twoje specjalne zamówienie zostało zrealizowane. Super. Tu. Remedium to... Tego nie wezmę. Tutaj... Szczur w szafce. Może tu zostać w sumie. Cela A00. Na pewno jest kobieta? Wygląda jak gość. To się jak typ, zwykły. Someone's supposed to be on duty over here. Watch your back. We may have an intruder. Shit. Again? A czemu mogę go tu mogę go zabić, a nie mogę go poddusić? No, come on. You think Corvo's running around the city in a mask? Executing people he doesn't like? Dobra, nie. Biorę na klatę to, że ktoś tu drze japę, ale zrobię zapis. A nie, dobra, nie idą tutaj. Gdzieś indziej jest. Ale patrzcie, mamy tutaj tego typa, nie? Ten albo ten, to jest ten radca, którego... To jest ten cały radca Teams, jak nic. Okej. Cyk. No to też miał klucz do szafki z amunicją. Okej, czyli kolejna... To kolejna.
W sumie właśnie, to jest jedna korzyść, której nie musiałem brać. Tego, co widać w grze. Ale pytanie, czy w momencie, w którym ja wykupuję, nie wykupię korzyści dla głupiego przykładu tego z runą, to czy ja te runę mogę znaleźć na poziomie, czy jednak te runę muszę dzięki korzyści zdobyć, bo jeśli to drugie, no to trochę problem. Wejdę. Tu muszę otworzyć. Kurde, dobra, dajcie mi chwilę, muszę sobie spisać, które ja muszę cele otworzyć.